Dzień dobry. Dzień dobry, panie Marku. Chciał mi pan coś pokazać, prawda? Zgadza się, chciałbym pokazać coś nowego, coś takiego wyjątkowego. Coś takiego, co jest wyznaczone w Poznaniu jako szlak ławeczek pomników. Pan Bartosz Świergiel, znany nam doskonale przewodnik po Poznaniu, nie tylko po Poznaniu, ale po całym świecie. Chyba chodzi o ławeczki, co? O ławeczki, no. Tak. Chodzi o ławeczki, chodzi o pomniki, które upamiętniają ważne osoby dla Poznania, dla Wielkopolski i nie tylko. Więc... No mamy tutaj ławeczkę profesora Święcickiego, ale szczerze mówiąc mam takie mieszane uczucia. Wszędzie, gdziekolwiek się obrócę, jest jakaś ławeczka, jest moda na ławeczki, szał na ławeczki. Niech pan powie, kiedy to się zaczęło. Oj, kiedy to się zaczęło? No na pewno kilkanaście lat temu, kiedy pierwsze ławeczki zaczęły powstawiać w Łodzi, między innymi ulica Piotrkowska, duże miasta, zaczęły kopiować to, bo ta ulica Piotrkowska jest długa. Ktoś zaczął, nie wiadomo kto, i poszła lewina. I zaczęła tak, bo to się podoba. To nie jest taki zwykły monument, pomnik, który podchodzimy i robimy zdjęcie, tylko można usiąść, zobaczyć tą postać w naturalnej pozycji. Jakby zbratać się, zapoznać bliżej. Tak, tak. W Poznaniu mamy kilka takich ławeczek. Chciałbym tutaj zacząć od pierwszej, chyba najstarszej, no nie chyba, na pewno, 2010 rok, kiedy powstała ta ławeczka, pierwsza w Poznaniu. Upamiętniająca profesora Święcickiego. Zasłużonego ginekologa, uczonego, chociaż bardzo skromnego z natury, ale zasłużonego, jeden z ostatnich organiczników, pierwszego rektora Uniwersytetu Poznańskiego. Nawet wcześniej jeszcze nazywało się to Wszechnica Piastowska, na samym potem początku, Uniwersytet tak. Poznański, a dopiero od lat 50. Uniwersytet Adama Mickiewicza. Tak, w 55. Ale bardzo ważna postać, tak ważny człowiek, który jest wielkopolaninem, związany z Śremem i związany z Poznaniem, bo z Śremie się wychowywał, uczył się w wielu miastach w Polsce, w Europie, ale tak. tutaj właśnie z tym miastem się związał do samego końca. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Fundacja Zgadza. Nauka i Praca. Nauka i Praca, czyli takie inwestowanie w młodzież, w uczącą się, w studentów, którzy zaczynają swoją karierę, ścieżkę kariery. I Heliodor Święcicki, bardzo, bardzo ważna postać dla Poznania, więc... Ale mało znany. Mało znany, bo to studenci przychodzą, tu kojarzą, gdzieś jakaś ławeczka jest w Poznaniu, ale kto to był Heliodor Święcicki? Chyba, że, nie wiem, może pójdę do szpitala na Przybyszewskiego, to będą wiedzieli, że jest patronem szpital. Właśnie tego szpitala. No ja się złapałem kiedyś na tym, że kiedy przyjechałem pierwszy raz do Poznania w 1966 roku, wszedłem do kolegium minus, wtedy jeszcze na podejście schodów było po pierwsze Heliodora Święcickiego, nie miałem zielonego pojęcia o tym, kim ten człowiek był. To dla poznaniaków też często jest po prostu mało znany tak. I niesłusznie mało znany, ale był jeszcze inny, właśnie jest inny, ktoś... ważny, który kojarzy się nie tylko poznaniakom, właśnie. Ale Wielkopolanie i nawet myślę, że w całej Polsce, bo jak przyjeżdżają do pewnego Archeolog. Miejsca u nas w kraju, do Biskupina, to właśnie. Kojarzą, przewodnicy zawsze opowiadają, odkrywcą, czy bardziej osobą, którą badał Biskupin, był Józef Kostrzewski. Profesor Józef Kostrzewski, rywalizujący z archeologami niemieckimi w kwestii, w temacie, jeżeli tak można powiedzieć, genezy Polski, słowiańskości Wielkopolski i tych obszarów. Tutaj dodam, jeśli pozwolić, panie Marku, odnośnie właśnie ukrywania się w czasie II wojny światowej. On się ukrywał, bo bał się, że poniesie konsekwencje swojego zaangażowania, bo on uznawał, że właśnie te tereny słowiańskie są już od kilkuset lat przed narodzeniem Chrystusa, są związane z Polską. Napisał wiele artykułów, ponad 900 artykułów i książek. Pradzieje Polski. Pradzieje Polski, mój podręcznik w czasie Zgadza studiów. Się. Tak, Józef no dodajmy, że profesor Józef Kostrzewski należał do komitetu odtworzenia, no powiedzmy odtworzenia, założenia Uniwersytetu w Poznaniu, który tak. 7 maja 1919 roku rozpoczął swoje funkcjonowanie. Ławeczka profesora Józefa Kostrzewskiego początkowo stała w ogrodzie, w jednym z ogrodów Zamku Cesarskiego. Tak. Niedawno została przeniesiona na Morawsko. Na Wydział Historyczny. Między historyków. Dlatego, że historycy, studenci historii zostali przesunięci na Morawsko, na wielki kampus uniwersytecki, więc tam może student, jak będzie podchodził na swój wydział, to będzie widział, ach, Józef Kostrzewski, może coś więcej o nim cię W odróżnieniu od profesora Święcickiego, który z natury był raczej człowiekiem skromnym, Kostrzewski raczej szedł jak burza, był zdecydowany w formułowaniu uczył swoich... wielu archeologów. Tak, tak. Był też muzeologiem, związany z Muzeum oczywiście, Archeologicznym. Oczywiście, i tak jest bardzo kultywowany. Tak. Tak, jest tam bardzo kultywowany, bardzo wyrazista, jednoznaczna postać. Miałem okazję jeszcze go zobaczyć na żywo w 1968 roku tu w Aulii Uniwersyteckiej. To są dwie ławeczki. Podejdziemy do kolejnych dwóch postaci. Trochę jeszcze ich mamy. Mamy jeszcze. No i ławeczki, ale troszeczkę inne. Konkretnie fotele, w które zasiadają
osoby szczególnie zasłużone dla ekonomii polskiej i ekonomii poznańskiej. Szczególnie myślę tutaj o profesorze Zbigniewie Zakrzewskim, byłym rektorze Uniwersytetu Ekonomicznego, wielce zasłużonego dla dziejów i tradycji Poznania. Ale był jego jeszcze mistrz, który siedzi troszeczkę dalej. Profesor Edward Taylor, który co robił? No, wykładał ekonomię, go bardziej kojarzę jako wstęp do ekonomiki ze strony ekonomicznej. Tak. Ale był też znany od strony politycznej. Od strony politycznej, przede wszystkim był twórcą teorii ekonomicznych. Był wielce zasłużonym teoretykiem ekonomii, a jednocześnie był mistrzem profesora Zbigniewa Zakrzewskiego. Panu się kojarzy Taylor właśnie tutaj z ekonomią. Zakrzewski również z ekonomią. Z tym, że Taylor nie był poznaniakiem. Nie był poznaniakiem, on pochodził z Kielc. Tak, właśnie. Zakrzewski z Puszczykowa. Ale mnie najbardziej Zakrzewski się kojarzy, z ekonomią raczej nie mam dużo wspólnego, nie lubiłem ekonomii. Ale z Poznaniem. Ale z Poznaniem, on tak. On Poznań kochał. On kochał Poznań, uwielbiam jego książki, takie informacje na temat Poznania. On między innymi opisywał historyczne ulice miasta Poznania, nazwy ulic, o Wielkopolsce, o cmentarzu zasłużonych Wielkopolan. Ale chyba to jest styl Marcelego Mottego. Tak, taki styl, bo on jest nawet zasłużonym, honorowym przewodnikiem PTTK. Tak, tak, więc tak. Jeszcze dla Poznania ważne. Prezes Towarzystwa Miasta Poznania. Ja bym tego porównał z Marcelim Mottym. Przechadzki po Poznaniu lat międzywojennych, tak. Potężna... Ten sam okres przecież, właśnie, tak samo tworzył. Potężna książka, która kontynuuje pracę Mottego w opisie Poznania. Gdzie kto mieszkał, jak wyglądały te ulice, co kiedy powstawało. Przy tym tekst jest napisany wspaniałym językiem, który świadczy o wielkiej miłości tego człowieka do rodzinnego miasta. Książki niesamowite, które trzeba mieć, jeżeli ktoś interesuje się dziejami stolicy Wielkopolski. Ale nie należy się dziwić, że tutaj profesor Zakrzewski przede wszystkim jako ekonomista, jako osoba związana z Uniwersytetem Ekonomicznym, przed którym w końcu stoimy. Wcześniej Akademia Ekonomiczna. Przedtem Akademia. Tutaj, to był główny akademia. Budynek. Tak. Najpierw oczywiście szkoły ekonomicznej, później Akademii Ekonomicznej, teraz Uniwersytetu Ekonomicznego. Nie ma się czemu dziwić, że oni dwaj zostali posadzeni na fotelach jako goście i gospodarze jednocześnie szacownego budynku. Profesor Edward Taylor i profesor Zbigniew Zakrzewski. Tak. Miałem okazję poznać profesora Zakrzewskiego. Wysoki, leciutko pochylony, zawsze życzliwy dla wszystkich, zawsze pełen wiadomości o Poznaniu. Prawdopodobnie on jest wzorem postaci profesora umownie na ogródkach przy ulicy Strzeleckiej. Tak, zgadza się. Tam też jest upamiętnienie tego tutaj. Ale z parasolem nie chodził. Nie, z parasolem nie chodził. Czyli mamy co? Dwie ławeczki przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza i dwa fotele, krzesła takie przy Uniwersytecie Ekonomicznym. Teraz pójdziemy dalej, poszukamy kolejne. No i kolejna, bardzo sympatyczna ławeczka, upamiętająca pana Klemensa Mikułę, architekta, twórcę kompleksu, projektu kompleksu zespołu sportowego na Malcie. Ławeczka bardzo miła, sympatyczna, jak widzimy tutaj, odsłonięta we wrześniu 2017 roku. Przypomina okres, kiedy prezydentem miasta Poznania był Andrzej Wituski, związany współpracą właśnie z panem Klemensem Mikułą. Kompleks na Malcie, kiedyś bardzo zaniedbany, został przekształcony w jeden z najważniejszych punktów sportowych na mapie Polski. I przyznać trzeba, że ustawienie ławeczki poświęconej panu Mikule było pięknym akcentem podkreślającą wielką pracę włożoną w uporządkowanie tego obszaru. Ale... Jest jeszcze jedna ławeczka. Patrzę też na tę ławeczkę, to co mówiliśmy. One są w takiej formie naturalnej, pokazujące tego człowieka akurat chyba z mapką Malty, tak? Z taką informacją. Ma rulonik planu. Rulonik, że Maltę, jak ma być zaprojektowana ta część Poznania. I zadowolony ze swojej pracy, to widać po twarzy. Tak, zgadza się. Autorem tej ławeczki jest Roman Kosmala. To jest taki pan, który stworzył jeszcze inną ławeczkę w Poznaniu. O niej nie mówiliśmy i tą ławeczką też zakończymy naszą wędrówkę po Poznaniu. Jest to ławeczka, która nie związana też jest z żadnym poznaniakiem ani wielkopolaninem. Znajduje się przy ulicy Groblit, około gazowni.
Jest to ławeczka, która powinna być znana osobom, które interesują się historią może ropy naftowej, nafty regionu podkarpackiego. To jest Ignacy Łukasiewicz. To jest ważna postać naprawdę dla historii Polski, bo to jest pierwszy człowiek, który stworzył pierwszą lampę naftową, właśnie z ropy naftowej, poprzez destylację z panem takim Janem Zachem. Właśnie na terenie Podkarpacia, między innymi Gorlice, to jest znana miejscowość na Podkarpaciu, z Lwowem. On był z wykształcenia aptekarzem, ale zajmował się właśnie tam eksperymentami chemicznymi. No i w XIX wieku, dokładnie 1853 rok, to jest rok, kiedy powstaje pierwsza lampa naftowa, to jest taki wyjątkowy rok. I na 160-lecie tego wydarzenia powstała ławeczka w Poznaniu. Po powstaniu przy ulicy Grobli siedzi sobie też Ignacy Łukasiewicz, trzyma lampę naftową i jest to ważna postać chociażby dlatego, że był też społecznikiem. Pieniądze, które zarobił na tutaj wydobywaniu ropy naftowej, nie roztropił, nie rozdawał, tylko tak, wydawał na drogi, wydawał na szkoły, szpitale, rozdawał potrzebującym, walczył z alkoholizmem. No wiele pieniędzy dzięki właśnie tej inwestycji ropy naftowej z Gorlic, z Bubrki, bo jest też muzeum imienia Łukasiewicza, więc kolejna, ostatnia taka nasza ławeczka na trasie. I mam takie pytanie, proszę pana, ja do ławeczek nastawienie mam ambiwalentne. Dlaczego? Bo pojawiła się jedna ławeczka, tak jak mówiliśmy na początku naszego programu, potem poszła lawina, moda na ławeczki się zrobiła. No i teraz pytanie, czy to jest dowód mody, sympatycznej mody, czy z kolei braku polotu? Ja myślę, że tej mody, bo mamy w Polsce już ponad 130 ławeczek, pomników ławeczek. W Wielkopolsce jest kilkanaście, w samym powiecie poznańskim też jest kilka ciekawych ławeczek. Gdzie człowiek nie patrz, spojrzy, ta ławeczkę widzi. Tak, w każdym dużym mieście jest ławeczka, to na pewno. W każdym dużym mieście można zobaczyć ławeczkę. Moim zdaniem jest to ciekawe pokazanie osoby, postaci i nie tylko, bo są też i postacie legendarne, jak na przykład Romeo i Julia, ławeczka zakochanych. No, można byłoby wymieniać postacie historyczne, fikcyjne, postacie związane z bajkami. Ławeczki są i będą. Tak myślę. I bardzo będzie. Ważna sprawa. Ja mogę przy nim usiąść. Tak, usiąść, zobaczyć jak on wyglądał. Tak, jak czyli on wyglądał. Ja też nie jestem taki najgorszy, pozycji. Bo mogę przy nim być. Można, oczywiście. Czyli nawet nie tylko pan, ale ja też, bo są dwa miejsca. Czyli zachęcamy. Zachęcamy, zwłaszcza przy takim widoku na Jezioro Małpańskie. Oczywiście.